Nowe wartości starego kontynentu, Europa u progu zmian. Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Głównymi tematami trzydniowej konferencji były bezpieczeństwo, odbudowa Ukrainy i walka z dezinformacją. W panelach dyskusyjnych i debatach Forum Ekonomicznego wzięli udział m.in. przedstawiciele rządów, politycy, ekonomiści, eksperci i przedsiębiorcy. W sumie do Karpacza przyjechało około 5000 gości z 70 krajów. Jednym z głównych tematów dyskusji była sytuacja na Ukrainie oraz odbudowa kraju po wojnie. Dopóki na ukraińskie miasta i pokojowo żyjących ukraińskich obywateli będą spadać rakiety, no to dopóty zawsze będzie to taki czynnik hamujący chęć osobistego zaangażowania się w rozwój biznesu na Ukrainie. Dopóki wojna będzie trwała, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie przewidzieć przyszłości. Możemy teraz obliczyć szkody i określić zasady, według których odbudowa Ukrainy będzie realizowana. Uważam, że ukraińskie władze na poziomie politycznym powinny zdefiniować, że to Polska będzie jednym z naszych najważniejszych partnerów. Dzisiaj powolutku idziemy już w kierunku pomocy rozwojowej, a więc najwyższy czas zacząć myśleć o procesie odbudowy. Oczywiście to nie będzie odbudowa na początku infrastruktury, jak trwa pełnoskalowa wojna, ale przygotowanie prawne, no to oczywiście jest ten proces, z którym powinniśmy mieć teraz do czynienia. Przed wojną w Chersoniu mieszkało 320 tysięcy osób, została 1/4 mieszkańców. Cherson przez 8 miesięcy był okupowany, a kolejnych 9 miasto jest codziennie ostrzeliwane. Robimy zapasy na zimę, utrzymujemy kontakt z tymi, którzy czekają na wyzwolenie całego obwodu chersońskiego. Wierzymy, że już niebawem cała Chersońszczyzna będzie wolna, a linia frontu przesunie się chociaż 50 km od Chersonia i będzie mniej codziennych ostrzałów. Polskie fundacje cały czas organizują transporty z pomocą dla mieszkańców okupowanego kraju. Skala zniszczeń, skala wyzwań jest absolutnie horrendalna i żaden pojedynczy kraj i żadne nawet najbardziej zaangażowane społeczeństwo dobrze życzące Ukrainie nie jest w stanie udźwignąć tego wyzwania. Dlatego solidarna odpowiedź wspólnoty międzynarodowej i zjednoczenie instytucji międzynarodowych, ostatecznie one po to przecież są, powinno dać ten efekt zgromadzenia wystarczających środków oraz we współpracy z władzami ukraińskimi i społeczeństwem obywatelskim zbudowania takich projektów modernizacji, zmiany i odbudowy Ukrainy, które przyniosą odpowiedni sukces. Mocno wierzymy w to, że Ukraina dość szybko pokona czerwoną zarazę, że dość szybko stanie na nogi, że dość szybko zacznie się odbudowywać i relacje biznesowe trzeba rozwijać. Stąd też nasze współdziałanie, bycie w Ukraińskiej Izbie Handlowej, to panele dyskusyjne, konferencje, w których bierzemy udział i są pierwsze efekty. Już wydaliśmy dla jednej firmy ukraińskiej decyzję o wsparciu, ulokowała się w Legnicy. Rozmawiamy z kolejnymi. W ramach Forum Ekonomicznego zaprezentowano też wystawę fotograficzną przedstawiającą tragiczny obraz wojny na Ukrainie.